Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry Darkest Dungeon na modach. Ostatnio zgrindowaliśmy na tyle mocno, że nie pojawiają się tutaj już żadne trinkety z Crimson Courta. I teraz nie jestem pewien, czy to jest permanentne, czy to jest wszystkie możliwe, które mogliśmy zdobyć. To jest sytuacja wygląda tak, że hej, za dużo to robisz, odpocznij sobie i pójdź na inne questy, więc pójdziemy sobie do Świniogrodu zdobyć jeszcze portret naszego przodka. Fakt faktem, ja już mam to osiągnięcie, ale na tym save'ie wydaje mi się, że jeszcze tego nie zrobiłem. Chyba. Nie jestem pewien. Jest niezerowa szansa. Wydaje mi się, że tyle żarcia powinno wystarczyć. 24 na wypadek randomowego ukłucia głodu. 5 łopat. Trochę tego. Jeden klucz na wypadek, gdybyśmy mieli farta. Nie sądzę, żeby był, ale wyruszam. Mam dużo pieniędzy i chciałbym się trochę zabawić w wymianę tych funduszy na proszek, ale mimo wszystko wiem, że bank jest naszą najlepszą inwestycją i jak poczekam sobie do pewnego momentu, no to wtedy będzie się to najbardziej opłacało. W końcu 5 tysi za 5 kryształków. Nie brzmi tragicznie, ale też nie brzmi najbardziej optymistycznie. Więc drużyna, którą sobie dzisiaj wybrałem, to kat. A właśnie, zobaczymy, czy mogę sobie tutaj położyć, bo rzadko kiedy co w ogóle z tym używam, więc. No. To wiemy, że już tam się nie używa wody święconej. Dlatego pamiętałem, żeby nigdy z tego nie korzystać. Klucz, jak dobrze, na samym starcie to znaleźć. Kto z was ma jakiś negatywny quirk, którego chciałby się pozbyć? Nie, to dobrze, i tak nie mamy pochodni. A za to mamy świnkę. Dobra, więc... No co, ona zaczyna mieć gać. Nie podlega żadnych wątpliwości. Wydłub oczy. Z tego co pamiętam, Mishor bardzo lubił takich naznaczonych, czy nie? Mishor miał to kompletnie w poważaniu. No nie wiem, Mishor to ogólnie wymazywał ludzi z istnienia, więc... Tak to już było. Wiem, że Soler opierał się na stunach. Ale że nie mamy za bardzo jak kogoś zestunować, no to... Dobra, bijemy. Po prostu. Ciach, ciach, ciach. Chop, chop. Może zamienić się miejscami, wtedy ona będzie mogła przeskakiwać, albo zmienimy jej zestaw umiejętności. Może też być tak, że będzie teraz zadawała krwawienie, z tego co pamiętam. Dokładnie. Wtedy Mishorek będzie miał lepszą robotę. Co powiesz, Mishor? Dźgasz gnoja? Dźgasz gnoja? Mishor, dźgasz gnoja? Dźgasz gnoja? Bardzo dobrze. Świetna jest broń, która sama sobie tnie na rzeczy. Zestresujesz się przez to, nie? Trudno. Nie chcę się z tym nic zrobić, Mishor. Sorry. Oj, dobra, no już masz, otwórz sobie. Ale w kompletnej ciemności. Jeszcze na chwilę wychodzimy, przepraszam. Oj. Ucie głodu. Dobra, Mishor, zobacz co tu mam. Trapezohedrony. Ale niestety, nie stakują się tak fajnie. Kiedyś to było, teraz to już nie ma. Dobra, co by mnie Shambler nie kusił. What? Ale... no tak, dokładnie tak. Dobra, to sobie zrobimy eksplorację na spokojnie. No idź. A, sorry. Byłem. Teraz jest dobrze. Się pogubiłem przez to, że wyniosło mnie do innego wymiaru z tym sekretem. To jest specjalistą. No ty, na razie. Soler miał 80. Ona też mogła mieć. Dobra, jakie masz fajne miejki z tyłu? Bo na razie niestety w tym zespole nie mogę cię inaczej ułożyć. Byś tu miała debuffy albo ukrywanie się. Jak jesteś ukryta, to masz tutaj jakieś fajne umiejki? To na pierwszy.
tu masz. Nie. Wróć do bycia taką zwykłą sobą. Te zmiany. Gubię się w nich. Ja nie wiem, co ta falkonierka robi w końcu, kim jest, kim nie jest. Zmieniła tożsamość. O, Miszur, zobacz. No i sobie łazimy po świniogrodzie, mamy tylko prostą eksplorację. A że świniogród do eksploracji jest najlepszą mapą, bo ma dużo krótkich pokojów, no to jest piękna sprawa. Bo jak się nawet nie musi męczyć. O, siema świnie, co tam? Dobra. Mi się wydaje, że tutaj trzeba będzie na pewno zabić kolegę z tyłu. Dobry ostrzał. Dobre haftowanie. No chyba z haftowaniem akurat miała... Aha, już rozumiem. Dobra, już pamiętam. Teraz to widzę. Aż żałuję, że teraz dopiero oczy mi się otworzyły. To wszystko było zaplanowane, tak miało być. A ja to popsułem. Teraz zapłacę za to. Nie, nie zapłacę za tą trudność. Okej, to nie było takie mądre. I cykl się kontynuuje. Boję się jedynie, że jeśli wybiorę opcję robienia ogniska, to skończy się to trochę problematycznie. Dobra, Miszur, odstresuj się, uspokój się, nic się nie dzieje. O nie, tylko nie tam, gdzie boli. Zawsze tam, gdzie boli. Wyszła trochę lipa. Lepnij sobie z psika. Zabandażuj się, Miszur. Tragedii nie ma, będziesz żył. A teraz już pamiętam, dlaczego ona była zbudowana w ten sposób. Wszystko jasne. Przetrwanie za każdą cenę. Ona musi przeskakiwać między tym a tym. Ty w takim wypadku zostajesz od ostrzału. Miszur, jak kto jest szybszy? Ona. Więc ona teoretycznie zacznie stąd. No i Soler robi to, co Soler. I spieprzyłem to jednym kliknięciem. Dobra robota. Nie klikaj teraz tego. Proszę. Chciałem mieć healera w party. No to nie będzie, no trudno. Nie można mieć zmielonej nogi, co nie? Nie warto. Nie warto było brać Miszura. To jest największy problem. Zobaczymy, jak się teraz będzie sprawować. Bo w sumie strzelanie we wszystkich jest całkiem spoko. A że mam z czwartej pozycji mocniejsze obrażenia i w ogóle. Dobra. No przebiła mu łapę. Dobrze to wyszło, nie powiem. Miszur dobija. Standard. Co się bardziej stresuje, bo jest... No jest taki jest, no to... No Miszurek. A Soler mógłbyś to zablokować tarczą, a nie dać sobie naharać na klatę. Rzucaj błyskawicami. A ja zaraz chyba się wyrzucę przez okno, jak to co tu się dzieje. Czemu świniogród jest taki okrutny dla mnie? Okej. Robiło się nieprzyjemnie. Dobrze, Soler, tak rób.
Nie, Miszor, ty się musisz uspokoić. Bo jak tobie odbije korba, ja wiem, co się dzieje. Pamiętam, jak klepałeś w Crimson Courtie swoich pomordach. Nie podobało mi się to, prawdę mówiąc. Co? To w ogóle wyprawa coś obiecuje? No dobra. A więc... Jakby to rozegrać? Brać sobie stusik? Złym pomysłem to nie jest. Nie ukrywając, bym powiedział, że to jest nawet dobry pomysł, nawet bardzo. Mamy dwa leczące, więc spoko. No tu jeszcze możemy. Lepsze leczenie, no ale my nie za bardzo leczymy w tym zestawie, więc... Operacja. To w której pozycji będzie robił lepsze rzeczy. Ty stań się najlepszą łuczniczką. I zaraz nas zaatakują. Przestrzelcie ją po prostu i tyle. Według młoczy. Niech krwawi, Miszor w ten sposób go one-hituje. Dobra, to one-hituj ptaka, nie ma problemu. Dobra, strzał w szyję, w klatę, no trochę to bolało, nie powiem. Ale w końcu wracamy do leczenia. To była głupota z twojej strony, kobito. Dobra, robimy się pod riposty. W takim wypadku nie ma problemu. Słyszałem, że jesteś niewidzialny, gościu. Czemu go bronisz, głup? A. O, Miszor dostał w łeb, ale to jego nie zabija, bo on jest w sumie chory psychicznie. Dobra, heal drup. O, bardzo ładny. Nie masz czegoś, co przychodzi przez oznaczenie, nie? Podrap sobie trupa, nie wiem. To po co go chronisz i krzyczysz, jaka ty jesteś zauzowata? Akurat on ma to w dupie, on jest czołgiem. Miszor za to nie jest czołgiem. Miszor jest chory psychiczny. Masz jeszcze jedną turę, złama się. Ostatnia tura. Ha! I to był twój największy błąd, frajerze. Odsłoniłeś się. Wydrap jej oczy. Dobra, no my już nie musimy jej dalej bić. Chodzi tylko o prostą zemstę za to, co zrobiła. No. Jestem zajebiście wdzięczna. As victories mount,
so too will resistance. No nie wiem. Antivenom w tym miejscu, po cholerę ja to brałem. Co ja miałem w głowie? Dałem w ogóle? Dobrze by nie mogło być. Dobra. Kurio, czy idziemy dalej? 90% pokoi. 90% pokoi. Jakbym poszedł, tak. Dobra, czyli musimy iść w dół. I sobie jeden pokój opuścimy w tym. Ale to elegancko pomyśliłem. Udało się na tym ocalić. I mamy złe ustawienie drużyny. Dobra, wydrap oczy. Po prostu wydrap oczy. No musi się udać. Są przecież tylko zwykłe świnioki, prawda? Co mogłoby pójść nie tak? Dobra, trzeba ich tylko uklepać i będzie elegancko. Chyba, nie wiem. Dlaczego Solar bije tak mało? Czy w ciemnościach bił lepiej? Coś mi nie gra, ale jeszcze nie wiem co. Dobra, no trochę szkoda, no właśnie, szkoda odstresować. Świniakiem i tak się ktoś zajmie, prawda? Prawie choroba, ale nie choroba, więc się udało, więc nie ma przypału. I wykrwawi się, super. To mogę sobie tylko oznaczyć. O, trochę za późno chyba ten żurnal, co? Czy nie? Chyba tak. Dobra, z tych piórek i tak nigdy nie uzbieram nic sensownego, więc... Nie obchodzi mnie to. Możesz sobie wziąć dodatkową akcję, nie potrzebuję jej. Dobra. Z tego co pamiętam się nie klikało, bo to jest przyps. O, odkryłem Secret Door, ale fajnie. A nie, zaraz już to wiedziałem. Dobra, gasimy światło. Zbieramy portrety. Później będziemy robić duże wymiany przez RZ. Duże, wydaje. Nie zmienimy jej skillsetu, brawo. Cały czas będziesz musiała tylko wydrapywać oczy i dawać krwawienie. Ale z drugiej strony to nie jest złe. Bo dzięki temu, że jest tak szybka, może kogoś zakrwawić i dzięki temu Mishor może od razu wjechać z dużymi obrażeniami. Gorzej, kiedy ktoś sobie wybiera go jako cel do stresu, wtedy mu odbije. No i nie jest kolorowo. Już wiem, dlaczego jesteś potężny. Ty jesteś potężny w ciemnościach. Tak długo na mele, ale to jest range. Nieważne. Bum. 25. I krwawienie. Dobra, beef slap. Nie trafiłeś. No w ciemnościach trudno w sumie komuś plaskacza dobrze strzelić. Jak plaskuna raczej chciałem powiedzieć. Dobra, do widzenia. Eradykacja. Akcja. Inflacja. Fluktuacja krwawienia. W sumie dużo, mam rację. No i świniotaur. 14 na 5 tur. No, no. No. 14 na 5 tur.
Tak, 14, co to jest 14 na 5 tur? Super wykrwawianie się to zajebista rzecz, to prawda. Dobra, wpijcie sobie wody święcone. Wpijmy sobie zamiast tego to. Daj mi szorku. Dzień honory. Łopaty chyba nie będę musiał używać, co? A jak będę musiał, to się przekopam ręcznie, co tam? Przekopię, nie przekopam, co to w ogóle za słowo? O, co to za beznadzie... A nie, w sumie dobra, mamy Solera, jest git. Poza tym to też odkrywa ich, prawda? Tak. A to przydatnie, to dobrze, że ona została wzięta. No ale z tym żyganiem to już tak średnio. Z tym nietrafianiem też w sumie tak średnio. Dobra, Solerze, rób robotę. Wow, serio? To ponoć ja nie mam pecha, tak? O, dobra, może się przestanę odzywać i... No, to fajnie. Zabij od razu tego żygacza. Desakracja. Dobi. Już trudno, tego najwyżej wyziobimy oczy i tyle. No. No tu musi polecić leczenie, nie ma opcji. Nie grupowe, a pojedyncze. No ej, no przed chwilą był już kryt Solera. Tak się nie robi. Dobra, robimy heal grupowy, może jakiś wejdzie. Nie, żadnego kryt heala, nic. Szkoda. Dobra, ty spróbuj ochłonąć. Frajer. No, tak średnio. Ale dobra, Mishor już jest ogarnięty, więc... Żygulec. Tumulec. Do widzenia. Dobre pieniążki. Sos się kręci, jak to mówią. To się zarabiało. No, trapezohedrony są takie bogate. Bogate w pieniądze. Mam jakieś negatywne kwerki? Nie mam nawet wody święconej. Czym ja się przejmuję? Dobra. Wykrwawianie poproszę na tego. W sumie jak Misza nie krytuje, to jest spoko, bo się nie stresuje mocniej. No i Solar może krytować Sunlight Warrior w cieniu. No na pewno, jasne. O, myślałem, że zabijesz. Teraz z tym krytem dostaniemy, co nie? Nie dzisiaj. Dobrze. No odstresuj się, zabiłeś go przecież, halo. Ty też, halo. Co z wami? No śmieszny amulet, nie powiem. Co z tego? Nie, no dobra, idziemy, nie będę decydował. Curio i Strap Maker's Art. Plecak zlutowany. O, zwykła potyczka ze zwykłymi ludźmi. Ale fajnie. Są zaskoczeni, podobnie jak ja. Dobra. Oczu kąpiel, 29 zdrowia. No, jest różnica między 18:36 a 22:44 i krytem za 65. Jeśli ktoś nie widzi różnicy i napisał hrawr, no to... To nie widzi tej różnicy i tyle. Po mistrzowsku wykonane. Oczu kąpiel. Nawet nie mógł trafić. Czy takie pojedyncze dźganie gościa. Dobra, idziemy dalej. Tak, coś tam z dumą. No, to duma i uprzedzenie coś robią, zgadza się.
70, 80, 80, 110. Proszę bardzo. Taszek rozbroił, a to ładnie. A ciekawe, czy jak się nie uda jej rozbroić pułapki, to ten i ptak się mieli, czy coś, nie? Wchodzi w to i tak cały krwawy, zmielony ptak. O, pusto. O, jedzenie. My spoko, na jedzenie zasłużyliście. Nie obraziłbym się, gdyby ten stół z resztkami się trafił. Moje ulubione kurio. Dzięki niemu czuję, że żyje. Jed głównie. O nie, Skiver. Zapomniałem, że ty tutaj jesteś, Skibidi Pop Pop, w tym Radiancie. Dobra. Zacznijmy może od porządnego kryta i wypchnięcia go na tyły, żeby mi nie przeszkadzał. Dobra, Skivera trzeba oznaczyć do krwawienia. Wydrapane oczy, wydrapane. Flesh Eater nie jest dla mnie zagrożeniem w sumie, nie? Nie aż takim mocnym jak ten skurczybyk. Dobra, Munchkin. No, gra karciana, jak każdy widzi. No i uciekłeś, he, he, he. Bo się boisz być z przodu, co? Zaraz tam cię wyciągnę znowu i już nie będziesz taki fan. Dobra, jak nie walniesz w nikogo... No, w sumie. On się sam później wyhiluje, zarzuci se protę. Nie poczuje nawet tego. Dobra, Michel, teraz musisz dobić. 27 HP wyciągniesz. Gościu krwawi. To jest samo leczonko. Prota. Nie wiem, no możesz wydrapać temu, czy niech zacznie krwawić. Jest szansa, że wejdzie. Weszło. Super. Jest szansa, że złem hituje. Znaczy to już był tu hit, wiadomo, ale... O nie, no i kryt, i znowu stres. I jakiś blight w dodatku. Po prostu zadra go i tyle. Czy sam wykrwawi. A ja mam czas na odstresowanie się i podbycie jakichś dziwnych damage overtime efektów, mam nadzieję. A nie, zaraz, to jest damage overtime, ten tak nie działa. Tak się właśnie odbiera mi życie. Nie mam anti-venom, nie? Anti-venom now. O, to w sumie spoko, od razu kolejna walka, to nie będę tak tracił tego krok po kroku. A może od razu się wtedy pozbędę przeciwników? W kogo Mishor powinien walnąć? No chyba w grubego, mi się wydaje. A jak gruby będzie krwawił, to będzie elegancki. Prawie. Dobij, dobij, dobij mimo wszystko. Healować się możesz później, a jak świniak przywali jakiś Bolen Chain czy inny Solones. Albo coś takiego. Jeszcze Dizzy's chciałeś mi tu jakiś wkleić. Co sobie myślisz? Nie mam anti-venom, to była głupota. No dobra, trudno. Stres, stres. Stres. Postresujący, no wiem. O, nie mam łopatek. Ojojoj. No, Mishorowi to już weszło elegancko na głowę. Niedobrze. Ale ja i tak sobie podróżuję, no co? Tak już się zestresowałem. Mapa. O, co? Nie było tej walki na... Była? Nie widziałem tej walki na mapie. Znaczy, no ciekawe dlaczego. Dobra. Jeśli jest ukryta, nie jest ukryta, więc trzeba się zmienić w wersję dla krwawienia. Tak, dobrze mówię. No, gorsza celność i jak będzie krwawił, to będzie super. Chcę iść do przodu czy do tyłu? Do tyłu, trudno. Soler musi bić. A Mishor musi się stresować. O, 30, co to jest? Co to jest? My will is my own. Jest to trąca. Stuny chociaż. Wow, dobra robota. Nie wiedziałem, że dasz rady. 150 w sumie. Mogłem iść o zakład, jakbym wiedział. Ale nie wiedziałem. No tu już tylko będzie słychać strzały tego gościa.
Nikt nie jest silniejszy od niego. Jest w tym trochę prawdy. No. Walka z Kurio. Czy mnie interesuje bicie się z Kurio? No mi w sumie skopał dupę takiemu Kurio. O, super, moje ulubione Kurio. No. Ale takie coś to lubię, jak nie mam killera. Najść się i cześć. O, kolejne jedzenie, no to super. Tylko, że mamy gościa, który... No, się chowa elegancko. Dobra, podsłoń go jak możesz. Myślę, że go nie widać, ale go widać. Wypieprzaj do tyłu jak możesz. Uuu, twardo się trzyma. Dobra, dostałem raz dywanem w głowę. Mistrzow się będzie stresował, bo uderzenia dywanem go stresują, ja rozumiem. Krwawienie i różne inne obrażenia też go stresują. Tylko żadnego Rain of Whips. O, to jest spoko. Nawet tego nie poczułem. Dobra. Wymazany z obecności. Płoń w świętym ogniu. Wydrapiesz mu oczy może? Wydrapiesz. Elegancko. 8 na 3 tury. Dobra, ja nie wiem, czy się to sens jest z tobą przejmować. Czy może jakiś hit grupowy lepiej będzie zorganizować. Następnej turze i tak cię nie ma. Co trafisz, to twoje. Dobra, 4, ale w ten sposób Mishal się bardziej odstresuje, więc było warto. No. Więc moje na wierzchu. Chyba, że on teraz coś odwali. No. Heh, kto inny dostaje krwawienie? Heh, heh, śmieszne. Nie, nie śmieszne. Żałosne. Myszor, lepiej się od stresu. Mamy bandaże? Nie mam już bandaży. No masz przesrane. Bazowy Myszorek. Śmierć o kilka cali. Wcale się nie bali. I spoko. A, czy robimy ognicho? Robimy ognicho. Dobra. Sam się stresujesz, ale może stresuj innych. Ja innym opowiem fajne historyjki. Wy teraz powiedzcie mi coś miłego. Coś miłego. O, no i super. Więcej nie trzeba. Dobić trochę jedzenia. Muszę sobie estusików nawciągać. A dawaj estus. No i w razie czego jakbyśmy się jeszcze mieli bić z kimś. Oczywiście, a co ja miałem tutaj? Aha, to jest koszmar. Śmieszne, bo to jest opisane jako koszmar, a tu mamy prawdziwy taki koszmar. Dobra, od razu go zabij. I łowcę mi się wydaje trzeba będzie najpierw. O, i kto dostaje? Mr. Stress Yourself. Dobra, pokaż go. Aha, myślę, że gość się całkowicie wycofał. To byłoby fajne. Tak, jeszcze mu zostaje trochę żyć. Teraz cię wyślę na tył i strzelisz we wszystkich, wiesz? Teraz tak chyba serio zrobię. No nieźle, no. Dobra, Mishor, pozbądź się. Ja nic nie mogę zrobić przez tego durnia wstrętnego. Wydrap mu oczy. Dobra, gościa już nie ma w tym świecie. Ty chroni mi Shora, żeby mi się złe rzeczy nie działo. Nic się nie dzieje, Mishorku.
wszystko pod kontrolą. No... To moja wina, że dałaś się złapać, tak? I że ja ci pomagam. Wydrapiesz jej oczy? Wydrap jej oczy. Zasłużyła na to. Trząt wstrętny. No na pewno. Mishor jest... Nie. Wiem, że Mishor ma szansę, żeby nie trafić. I jakby przypadkiem tampnął w nią. Nie, super. Wydrapię... Nie, żartuję. Miałaś farta. Więcej szczęścia niż rozumie, jak to opisują mądrzy ludzie. Jest szansa, że zarobię więcej niż ten trapezohedron. Ale najlepiej byłoby testować estusami, wziąć złoto i nie cudować. To byłoby wtedy wszycho. O. Cię zbieramy. Jesteśmy zadowoleni i wygraliśmy. Chyba mam wszystkie możliwe rzeczy z ancestralnych, tak mi się wydaje. Z wyjątkiem tego, że wszyscy będą szli na leczenie. Z wyjątkiem jednej osoby. Jak nie tyfus, to inne gówno. O, ale Medical Ward is free i to lubię. No to słyszałem, że... Chociaż tyle. Nie wiem, że trafiło. Schorowaliście się, nie wiem dlaczego. A kogo tam oznaczyli? Mishora? Nie. Solera? Oni są głupi? Oni sobie myślą. Panda debili. W każdym razie to byłoby chyba na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Wydaje mi się, że mamy już wszystkie ancestralne rzeczy, jakie mogłem mieć. Są. Przyjrzyjmy jeszcze się dla pewności. Sundial chyba mamy, czy nie mamy? Nie, nie byłem jeszcze po niego, bo on jest wraz z Solerem w grze dodany. Ale spoko, z tych podstawowych na pewno mam wszystkie. Jestem tego raczej pewien. No. Na to by wskazywało. Więc spoko. Pozostało mi jeszcze ewentualnie pójść sobie na jakiś farmstead, coś poszaleć, zdobyć te artefakty. Z tego właśnie naszego handlarza obnośnego. Zobaczyłbym, ile by mnie to kosztowało, podliczyłbym sobie ogólnie kwotę i później zrobił coś szalonego, czyli wymienił swoje pieniądze i szykował się na ostateczne wyprawy na Darkest Dungeon i powoli być może kończył tę serię. Niby to jest 105 odcinek, ale tak czuję, że będzie tak jak zajzaczki. Że w którymś momencie ta seria będzie musiała się na moment skończyć, a może kiedyś do niej wrócę. Nigdy nie mów nigdy. Także co? Dzięki za oglądanie. Ja jeszcze pamiętam, że trzeba wysłać jednego gościa na leczenie do psychiatryka. No. I to tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.